Państwa Młodych, panią Izabelę Kowalczyk i pana Grzegorza Markockiego. Proszę wszystkich o powstanie, a pana proszę o powtarzanie za mną treści oświadczenia. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Izabelą Kowalczyk. Z Izabelą Kowalczyk. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. A teraz panią proszę o powtarzanie za mną. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Grzegorzem Markowskim. Grzegorzem Markowskim. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe, szczęśliwe i trwałe. I trwałe. Od tej chwili jesteście państwo małżeństwem. Wow. Co ci się te grączki trzęsą? Proszę państwa, to był oczywiście tylko skrót z uroczystości ślubnej. Pełną relację zobaczą państwo jutro w programie Bar o 20. Kochani, powiedzcie mi, czy już dostaliście prezenty ślubne? Tak, dostaliśmy wiele prezentów ślubnych, między innymi harmonikę Honera, na której niestety nie umiem grać, ale za to świetnie gra na... Wow! Ale to ja nie będę teraz grał, natomiast pozwólcie, że również przekażę wam prezenty. Otóż, proszę państwa, od firmy iLaser Center przekazuję wam z najlepszymi życzeniami szczęśliwych lat życia ten oto prezent, a w tym pudełku są dokumenty upoważniające was do odbycia tropikalnej podróży poślubnej. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo jest miło, że mogę wam wręczyć kolejny wspaniały prezent. Otóż teraz będzie prezent od naszej telewizji, od telewizji Polsat. Z najlepszymi życzeniami długich lat wspaniałego, cudownego, pięknego, wspólnego życia przekazuję wam w prezencie od telewizji Polsat wspaniały samochód. Ja chciałem wam powiedzieć, że samochód czeka na was przed barem. Czy chcielibyście go zobaczyć? Pewnie. No to chodźmy. Wow! Dobra. Okej, dobra, dobra. Chodźcie wszyscy państwo, zobaczmy samochód. Chodźcie państwo, chodźcie. Ja. O kurde. Ten samochód jest wasz.
Dzięki. Naprawdę dziękuję wam wszystkim. Dziękuję przede wszystkim, że oglądacie tego typu programy. Tak jak powiedział Leszek. Panami! Teraz wam dają rajdę. Proszę bardzo, siadajcie. Śmiało, siadajcie. Wrzesiu. Zapraszamy, macie kluczyki. Czekaj, to ja muszę otworzyć. Mogą świadkowie z tyłu usiąść, Grzesiu? Otwórz to. Nie zabij się, pomału! Nie, Grzesiu! Grzesiu, powiedzcie, jak się wam podoba prezent? Słuchajcie, powiedzcie jeszcze widzom, póki jesteście na antenie, jak się wam podoba prezent? Ja jestem tak podniecony, że nie wiem, co powiedzieć. To jest niesamowite, jakbym wygrał coś... Siadaj proszę. Nie wiem. Chodźcie, świadkowie, do środka. Grzesiu, czy dasz czasem poprowadzić Zonię? No oczywiście. W końcu ma przecież prawo jazdy. Wow. Słuchajcie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego na drodze, na nowej drodze życia. Dużo szczęścia. Czy to też... Ja! Macie furę, wygrałem życie! Wygrałem życie, kochani! To jest wspaniałe! Wygrałem wszystkim tego! Jezu. Ja nie wiem, co. Jasne. Grzegorzu, są to ostatnie momenty naszego programu na żywo. W tej chwili, co byś jeszcze chciał powiedzieć lub ty, Iza? Ja chciałbym powiedzieć wszystkim, że jestem pod wrażeniem ogromnym tego, co się stało w tym programie. To w jaki sposób patrzyłem na każdy dzień swojego życia i walki w sumie z nim. Reality show jednak daje jakąś, nie wiem, jakiś rachunek sumienia z każdego dnia. I to jest, to nie jest jak gdyby tylko, nie wiem, szaleństwo i zabawa. Jeżeli ktoś chce poprawić swoje życie, to zapraszam do reality show, bo tutaj naprawdę można się poprawić. Ja chcę być w porządku, chcę być normalnym człowiekiem, który dąży do celu i osiąga jakiś cel. No jestem, nie wiem, nie zasłużyłem na pewno na to auto i jestem w szoku. I za jakie emocje są teraz w tobie? Ja tylko jedno powiem, dziękuję. Dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy wszystkich gości na zabawę, zapraszamy was na zabawę. Proszę państwa, my teraz musimy schodzić z anteny, czas nasz jest ograniczony, natomiast wiele dzisiaj się jeszcze wydarzy i to wszystko zobaczą państwo jutro w programie Bar o godzinie 20. Oglądajcie, do zobaczenia!